A w magazynie goście Miriam Gonczarska, przedstawicielka gminy żydowskiej. Dobry wieczór. I dr Katarzyna Górak-Sosnowska, Katedra Arabistyki, Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pierwsze pytanie do pani Miriam. Czy wynik głosowania w sprawie uboju rytualnego, czyli zakaz, odebrała pani jako przejaw antysemityzmu? Oczywiście pytanie jest, czym jest antysemityzm. To jest bardzo szerokie pojęcie. I bardzo dużo w Polsce myślimy, że antysemityzm, i mówimy o tym, że antysemityzm to jest wtedy, kiedy komuś się dzieje fizyczna krzywda. I oczywiście w takim sensie, no to byłoby pewnie nadużycie powiedzenie, że tutaj się dzieje coś fizycznego. Za to rzeczywiście antysemityzm nie jest tylko i wyłącznie przejawem fizycznej dyskryminacji, ataku fizycznego, sprajowania na czyichś drzwiach. W momencie, kiedy widzimy i odczuwamy, że są stosowane wobec naszej społeczności podwójne standardy, to znaczy, kiedy widzimy, że debata dotycząca praw zwierząt właściwie tak naprawdę ogranicza się, czyli to jest jedno z wielu zjawisk, które się dzieje i ogranicza się ta debata właściwie tylko i wyłącznie do kwestii uboju religijnego, czy Żydów, czy żydowskiego, czy muzułmańskiego, to my, małe społeczności, mamy podstawy do tego, żeby czuć, że traktuje się nas wyjątkowo, a to wyjątkowo znaczy, że to jest jakaś forma dyskryminacji. To znaczy, że tego światła, tej intensywności, która wokół tego tematu jest, jest za dużo. Jak ważny jest ubój rytualny dla muzułmanów? Zależy dla których muzułmanów, no bo w krajach muzułmańskich nie ma problemu, bo wszelkie mięso, jakie jest, to jest u nas tutaj. W Polsce. A to jest zróżnicowane, to znaczy na pewno od świątecznie, owszem, to się rzeczywiście przestrzega tego. Natomiast też pamiętajmy, że to nie jest tak, że wychodzimy sobie do sklepu osiedlowego i mamy tam od razu mięso z uboju rytualnego i to jeszcze muzułmańskiego i to jeszcze certyfikowane w taki, a nie inny sposób. Więc problem ten na różne sposoby dotyka pewnej części muzułmanów, bardziej pewnej mniej, w zależności no, chociażby tutaj od stopnia religijności. Czyli niektórzy będą rzeczywiście jeść tylko i wyłącznie to mięso halal i w tej obecnej sytuacji już zastanawiają się, czy będą importować z Czech, czy będą importować na przykład z Francji, czy jeszcze skądś. No a inni będą pewnie po prostu mieć uboższe, czy też gorsze święta. A jak Żydzi radzili sobie, teraz przez jakiś czas też nie wykonywano uboju rytualnego, no bo czekano na decyzję parlamentu. Jest jaka jest, to jak państwo sobie radziliście? To znaczy z rozmów z moimi znajomymi, którzy tutaj byli cały czas, większość z nich zrobiła wcześniej zapasy i jakąś tam... Było wiadomo, że że sytuacja się pogarsza. W związku z tym te pewne zapasy zostały zgromadzone. Za to oczywiście one się też powoli wyczerpują zarówno osobom prywatnym, jak i instytucjom, bo trzeba powiedzieć, że pomimo tego, że społeczność żydowska jest stosunkowo niewielka w Polsce, to na przykład wszystkie kuchnie koszerne na terenie całego kraju, które służą lokalnym społecznościom, one używają mięsa koszernego tylko i wyłącznie. Czyli to nie jest tylko kwestia, dużo organizacji, instytucji żydowskich podaje w czasie imprez tak, żeby wszyscy mogli jeść właśnie produkty koszerne. Mimo nawet dla osób, które tej koszerności u siebie w domu niekoniecznie na co dzień przestrzegają. Czyli to w jakimś sensie uderza w struktury organizacyjne żydowskie. Ale... I tam to mięso się oczywiście wyczerpuje. To jest tak, ale nikt nie zakazuje przecież mniejszością religii spożywania mięsa takiego, jakie chcą spożywać, tylko jest zakaz wykonywania określonego uboju w kraju, czyli... No i to oznacza, że to mięso jest już droższe, ponieważ mięso koszerne wymaga specjalnego procesu, nadzoru, ogromnej troski. I to zawsze jest bardziej kosztowne niż zwykłe mięso. A w momencie, kiedy mówimy o dodatkowo przewozie tego mięsa i imporcie i też oczywiście możliwości obróbki i tak dalej, to wszystko powoduje, że to bardzo dla osób, które przestrzegają koszerności lub instytucji, które z różnych względów chcą produkty koszerne używać, będzie to utrudniało funkcjonowanie na takim poziomie codziennym. Były minister rolnictwa, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, Marek Sawicki, mówi tak. Jestem zdumiony tego typu stanowiskiem. Chodzi o reakcję Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela, przewodniczącego Knesetu.
Szkoda, że gminy żydowskie, szkoda, że wyznawcy islamu również nie byli aktywni wtedy, kiedy toczyła się w Sejmie dyskusja. No właśnie, ponoć byli, to już właściwie ze strony MZR-u, Muzułmańskiego Związku Religijnego, pierwsze takie już odniesienia się do tego były w marcu, z tego co wiem. I również przedstawiciele mniejszości muzułmańskiej byli zapraszani w ogóle na obrady. To akurat wiem od jednej z posłanki PO, która właśnie nawet, i właśnie temat tam cały dotyczył kwestii czy na eksport, czy do użytku własnego i ogłuszania, nie ogłuszania, no bo tutaj jest różnica, to znaczy w przypadku muzułmanów no, istnieje możliwość ogłuszenia najpierw tego zwierzęcia. Chociaż oczywiście poddaje się też tutaj pod dyskusję to, czy nie wiem, przepraszam za drastyczne przykłady, nie wiem, walnięcie młotkiem w czoło albo przystawienie jakiś tam elektrod albo z prądem akurat jest najbardziej humanitarną formą. Tutaj chyba problem cały polega na tym, że w przypadku muzułmanów, nie wiem jak jest w przypadku Żydów, muzułmanie uważają, że właśnie takie zabicie halal, które nam wydaje się straszne, bo tam się podżyna różne części szyi i się zwierzę wykrwawia, ono jest tak naprawdę najbardziej humanitarne i wskazują na to, że właśnie w islamie szanuje się zwierzęta i tak naprawdę to jest właśnie ten sposób śmierci, jaki można jako mięsożerni, no jesteśmy mięsożerni, sobie właśnie wymarzyć. A przekonuje panią jako przedstawicielkę gminy żydowskiej, przekonują panią tłumaczenia prawników, że z 97 roku ustawa o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich pozwala właśnie gminom na własny użytek dokonywać tego uboju, czyli żebyście państwo jedli takie mięso, jakie jeść chcecie. Czyli nie musi być eksport, może być dokonywane tutaj w kraju, za to jest odpowiedzialna gmina. No, tutaj muszą być jakieś przepisy bardzo jasne, bo znowuż tak jak tutaj było trochę w materiale wcześniej, przepisy nie są jasne, nie są jednoznaczne i z tego co pamiętam, rabin Szudrych dokonywał właśnie na podstawie ustawy z 97 roku uboju i zostało zwrócone uwagę, że nie ma takiej jednoznacznej zgody na używanie tej ustawy, więc myślę, że tutaj jest bardzo ważna decyzja ze strony polskiego państwa, która musi mieć takie przełożenie praktyczne na to, ale czy to jak by rozwiązywało państwa problem, gdyby była jasna, oficjalna deklaracja, że ta ustawa z 97 roku, tu większy problem mają muzułmanie, bo ta ustawa dotyczy gmin żydowskich, pozwala państwu na wykonywanie uboju religijnego w kraju. Tylko sami państwo to musicie, znaczy państwo, no, gminy żydowskie muszą same o to zadbać. Na pewno jest to ważne, chociaż moje osobiste, i tutaj nie mówię to w imieniu jakiejś organizacji, tylko uważam, że jeżeli takie przepisy są zastosowane wobec społeczności żydowskiej, to musi być jakaś odpowiednik tego również wobec środowisk muzułmańskich. Myślę, że tutaj ten brak symetrii jest bardzo niepokojący. A zgadza się pani z przedstawicielami mniejszości muzułmańskiej, że ich głos w tej całej dyskusji jest mniej zauważany, mniej brany pod uwagę? On chyba jest, ale on jest chyba też w mniejszym stopniu akcentowany. No tutaj jednak mieliśmy środowiska też izraelskie, natomiast no żadne państwo muzułmańskie nie wypowiedziało się z hukiem albo nawet i bez huku na temat tego, co się dzieje z 30 tysiącami muzułmanów w Polsce. Mi się wydaje, że muzułmanie są chyba w innym rodzaju dyskursu publicznego. To znaczy ich się bardziej łączy, nie wiem, z terroryzmem, z męczeniem kobiet, z różnymi takimi innymi rzeczami. I z tego punktu widzenia, czy też z tej perspektywy oni się jakby nie dołączają, czy też nie są do końca włączeni właśnie w ten dyskurs związany ze społecznością żydowską. Chociaż już widziałam również zdjęcie, nawet, nie, przepraszam, karykaturę, że właśnie oto chyba wyglądający na Żyda, osobnik z chyba wyglądającym na Araba, muzułmanina, całują się w usta i wreszcie mają wspólną sprawę do walki. A ja chciałam spytać, bo rozmawiamy od kilku dni o uboju religijnym. Jakie są źródła, że taki ubój jest potrzebny? Oczywiście to jest 3,5 tysiąca lat tradycji żydowskiej. Takie podobne metody czy podobne sposoby były stosowane zarówno w okresie świątyni jerozolimskiej, jak również po. Jest to taki element, właśnie dzisiaj jest 9 dzień miesiąca Av, dzień, kiedy pamiętamy zburzenie świątyni jerozolimskiej. To było bardzo symboliczne dla nas wszystkich, że właśnie 5 dnia miesiąca Av
kiedy przygotowywaliśmy się do najsmutniejszej daty żydowskiego kalendarza, ta decyzja polskiego parlamentu zapadła. Ona jakoś odbiła się w tych sercach i duszach osób, które są religijne, przypominając, że bardzo wiele tragicznych historii, wydarzeń wydarzyło się właśnie w historii żydowskiej w tym okresie. I dla nas jest to pewien, dla tych osób, które są religijne, pewien symbol, pewien też element łączący nas ze świątynią jerozolimską, z tym jak, z pewnym zwyczajami i rytuałami. Okay, ale dlaczego zwierzę nie może być wcześniej ogłoszone? Dlatego, że ono musi być żywe i przytomne. Również dlatego, że inna jest cyrkulacja krwi u zwierzęta, które jest żywe i przytomne, jak również dlatego, że po prostu tak mówi tradycja żydowska. To znaczy, to jest to, jak od 3500 lat oczywiście tam były pewne zmiany wprowadzane techniczne, ale pewne zasady są oparte na tych samych zwyczajach i to jest i na tych samych przepisach religijnych. To jest część naszej tożsamości religijnej, to jest część naszej obyczajowości. I oczywiście, że rabiny się zastanawiają, ponieważ bardzo ważnym, i to też jest pomijane w tej całej dyskusji, niestety, również kwestia muzułman, kwestia dotycząca tego, że w tradycji żydowskiej i muzułmańskiej również, ale ja mogę tylko mówić o żydowskiej, jest ogromna troska o zwierzęta. I że Tsa'ar lebalei ha'im, ta koncepcja dotycząca cierpienia zwierząt jest niezwykle istotna. Więc rabini oczywiście zadają pytania, co robić, żeby ten cierpienie zwierząt było jak najmniejsze. I wcale nie otrzymują odpowiedzi jednoznacznej ze środowiska naukowego, że to ogłuszanie jest rzeczywiście rozwiązuje problemy. Wręcz odwrotnie. Ale to wie pan, znajdzie pani takich, którzy mówią, że ubój rytualny jest dużo gorszy dla zwierząt i takich, którzy będą mówili, że rabini nie. Na tym etapie uważają, że ważne jest, na tyle ważna jest ta kontynuowanie tej tradycji i na tyle ono jest ugruntowane, że te nowe pomysły, które wchodzą, one są stosunkowo świeże i nie możemy na podstawie ich zmieniać 3500 lat naszej religii. No, ci, którzy głosowali za zakazem, twierdzą, że nie zamykają drzwi dla uboju rytualnego, ograniczają, natomiast zasady moralne i etyczne im nie pozwalały zagłosować inaczej. Ale jeszcze chciałam spytać, no bo tu pytałam tak o źródła w tradycji żydowskiej, a jak to jest w tradycji muzułmańskiej? Dlaczego musi być taki, a nie inny ubój? No bo mamy wspólne korzenie religii monoteistycznych. To tutaj wszystko się jednak wywodzi w dużej mierze z tego pnia judaizm, chrześcijaństwo, islam. Oczywiście dochodzą do tego względy wynikające właśnie z religii. Tutaj jest cała ta procedura uboju opisana, ale także też praktyczne. Ponoć, jeżeli się spuści krew, mięso jest zdrowsze, bardziej się daje zakonserwować, jest lepsze. Stąd nawet na Zachodzie są tacy ekologiczni, zieloni muzułmanie, którzy łączą właśnie żywność taką organiczną, ekologiczną właśnie z tym, że jest ona zabijana w sposób halal, a przy okazji to, zanim zostanie to zwierzę zabite, biega sobie po zielonej trawce, po podwórku, nie wiem, je sobie sianko, a nie, no tak jak przynajmniej, no nie wiem, byśmy odnieśli chociażby do naszych karpi, które pływają w wannie, jest ich kilka milionów z roku na rok, a tutaj mamy porównanie, nie wiem, 10 tysięcy Żydów, 30 tysięcy muzułmanów. Czyli jeżeli pani pytają o karpie, to też uważam, że powinien być zakaz pływania żywych karpi i ogłuszania ich. Trochę tak pani to powiedziała, znaczy, że pani powiedziała, że właśnie te sumienia polskich parlamentarzystów nie pozwoliły im na głosowanie inaczej. Ja myślę, że czy sumienia polskich parlamentarzystów nie pozwalają im również popierać na przykład polowania, czy nie pozwalają również popierać kwestii gotowania raków. My mamy wszyscy jako ludzie, jako ludzkość, taką tendencję, żeby widzieć, że powiem, to nowotestamentalnie zacytuję, belkę wokół bliźniego, to znaczy i to jest to, co my odczuwamy. My widzimy, że, że tutaj te proporcje, że tak łatwo jest widzieć w nas winę, a nie widzieć tego, co się dzieje z końmi w tym kraju, co się dzieje z innymi, że tak powiem, zwierzętami, które nie są traktowane we właściwy sposób. Miriam Gonczarska, przedstawicielka gminy żydowskiej, bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Katarzyna Górak-Sosnowska, Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo panią za rozmowę.